Witamy Was ponownie. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam troszeczkę o suplementacji aminokwasami rozgałęzionymi, czyli BCA w sportach walki. Tak jak już powiedziałem, aminokwasy rozgałęzione, BCA, czyli walina, izoleucyna i leucyna. Jeżeli chodzi o taki najbardziej korzystny stosunek tych aminokwasów, który występuje w suplemencie, według badań będzie to 2:1:1, jakby 2 gramy leucyny, 1 gram izoleucyny, 1 gram waliny lub odpowiednik wyższej porcji. Po co w ogóle to suplementujemy i kiedy to suplementować? Po co może jakby suplementacja BCA może stanowić alternatywę źródła energii podczas wysiłku z racji na te rozgałęzione łańcuchy węglowe, które występują w tych aminokwasach? Jeżeli chodzi o to kiedy, to według najnowszego punktu widzenia byłoby to najkorzystniejsze, gdybyśmy suplementowali to albo przed, albo w trakcie wysiłku. A więcej powiem Wam zaraz o tym Akop. Jeżeli chodzi o suplementy BCA, do dzisiaj jest to też owiane jakimś tam trochę mitem, trochę różnymi teoriami, jeżeli chodzi o dawkowanie. Jak wiecie, na opakowaniach producenci bardzo często piszą brać rano, brać wieczorem, brać przed treningiem, brać po treningu. Osobiście nie polecałbym takiego układu. Nie widzę sensu brać BCA tak naprawdę ani rano, ani szczególnie wieczorem przed snem. Należy pamiętać, że jeden z aminokwasów rozgałęzionych, czyli leucyna, jest to przeciwstawny aminokwas do tryptofanu, czyli znowuż ten aminokwas, który nas powalnia, dzięki któremu możemy się, tak powiem, uspokoić, wyciszyć i poprawiamy sobie zasypianie. Wiele ludzi, którzy stosuje BCA przed snem, mogło zaobserwować, że mają problem z zasypianiem. Czyli właśnie to taki lekki efekt pobudzenia może być, dlatego nie polecałbym spożywania BCA, szczególnie właśnie wieczorem. Kolejna kwestia, że duże dawki leucyny mogą lekko pobudzać wydzielanie insuliny, czyli to jest znowuż spożywanie dużej dawki BCA przed snem nie będzie korzystne. Jeżeli chodzi o okres okołotreningowy, z punktu widzenia sportu walki konkretnie, najkorzystniej byłoby spożyć taki BCA na około pół godziny przed treningiem, ewentualnie w trakcie treningu. Dla zwiększenia efektywności możemy oczywiście łączyć to z innymi suplementami. Jednak tutaj też warto pamiętać, że jeżeli w diecie jest odpowiednia ilość białka, to też już tak nie musimy się bać, że nam zabraknie tego aminokwasu. Dlatego jeżeli macie odpowiednią ilość białka w diecie, spokojnie wystarczy, że będziecie używać tylko i wyłącznie jedną porcję na jedną jednostkę treningową. Jeżeli chodzi o suplementację potreningową, to według mnie jakby samo stosowanie BCA po treningu nie będzie optymalnym rozwiązaniem. Idealne byłoby tutaj połączenie jakichś wysokobiałkowych jakby produktów zawierających leucynę, jednocześnie jakby podając je z węglowodanami, gdyż węglowodany w połączeniu z leucyną będą jakby najefektywniej uzupełniały proces resyntezy glikogenu mięśniowego, a z racji tego, że w sportach walki występuje dużo tych jednostek treningowych, z reguły zawodnicy trenują nawet 2 razy dziennie, to tutaj kluczowe znaczenie a propos regeneracji i aspektu jakby właśnie zadbania o właściwą jakby kondycję i formę na następną jednostkę treningową będzie jakby odnowienie glikogenu. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że te informacje przydadzą się jak poprzednie i wkrótce widzimy się znowu.